Mówiłem, bramka bez karnia. Pachnie podróżą. Chwileczkę. Zabrałaś krem? Tam grzeje. Mam wszystko. Na pewno? Cieszę się z wyjazdu. Wyobrażasz sobie? Obie walizki na pańskie nazwisko. Dziękuję. Jeszcze pani paszport. Już nieważne. Jak to? Do 2015. Palomo, no co ty? Sprawdzałam, był ważny. Był ważny. Może masz coś innego? Dowód? Nie, wystąpiłam o przedłużenie. Mam kartę ubezpieczenia. Żartujesz? Przecież to Francja. Co zrobimy? Pan może lecieć, żona nie. Niemożliwe. Wygraliśmy miesiąc miodowy dla dwojga. Tydzień all inclusive. Nic nie poradzę. Ludzie czekają. Pora na decyzję. Karta z poczty? Też nie. Wiesz co? Los tak chciał. Nie wygłupiaj się. Nie ma tego złego. Powtarzasz, że jesteś zmęczony. Odpoczniesz tydzień. Zmęczony? Sama jesteś zmęczona. Nie mogę lecieć, więc... Wyglądam pani na zmęczonego? Jestem zmęczony? Wiesz, że nie znoszę scen. Idę. Jasne, nie leć, zabawię się tam. Co zrobisz? Zabawię się. Zabawisz się. Co za klasa. Myślisz, że ja się bawię? Przez 11 lat małżeństwa? Co przeżyliśmy przez ten czas, Bruno? Koncert YouTube w ostatnich rzędach w deszczu, wizytę w futuroskopie i mecz rugby. Przestań. Nie widzisz, że nasz związek tonie? Nie rzucisz nam koła ratunkowego? Nie, ty jesteś ślepy. Myślisz tylko o podróży wygranej dzięki twoim kombinacjom. Uzależniasz wszystko od rabatów i gratisów. Sam nie wnosisz nic. Mam dość sobotniego seksu przy Rokim. Mógłbyś czasem powiedzieć, że mnie kochasz. To nie takie trudne. Wyrazić żonie po 11 latach swoje uczucia. Każdy to mówi w małżeństwie. Pani nie? Palomo? Kosmetyczka? Ej, wstrętna zdziro. Nie ma za co. Boli, co? Wróci. Zawsze wracają. Jak się nazywa? Paloma. Żałość. A ty? Bruno. Brzydko. Kojarzy się z bułą, z szynką i obuwiem z kręgielni. Ja jestem Jean-Paul. Jean-Paul VI. Ja bym nie dzwonił. Proszę się zająć swoimi sprawami. No tak. Widzisz tablicę? Jeśli odwołają lot do Rio, lecisz bez niej. Trzy. Dwa. Jeden. Odwołany. Nigdy się nie mylę. Kolega pracuje w obsłudze. Niby tylko bagażowy, ale...
Prezerwatywa? Puste opakowanie. Truskawkowa. Ja bym wyjechał. Sam pomyśl. Twoja żona jest głosem. Właściwie jej nie znasz. Teraz jesteś ty i kolejne 20 lat. Jeśli ma wrócić, leć. Servus. Masz tydzień do namysłu. 7 dni. All inclusive. Witamy na Gwadelupie. Dziewczyny, robimy story. Kochani, jesteśmy na Gwadelupie, świętujemy rozwód mojej starszej siostry. Tak, Karolin została singielką. Przestań, Manon, strasznie wyglądam. Przepraszam, jak się mówi worek po kreolsku? Dzień pierwszy. Przyjechałeś na miesiąc? Druga jest mojej żony. Mieliśmy drobny kłopot przy odprawie. I dobrze. Tu się nie zabiera małżonek. Odciążę cię. Dzięki, jesteś przemiły. Do roboty. Jak się masz? Dobrze. Mieszkam w 4515. Pilnuję jej. Córka? Nieletnia, nie fart. Tu jest wolne. Nie trzeba, proszę pani. Nie pani. Lucienne. Lulu. Przy okazji, jestem owdowiałą emerytką. Strasznie owdowiałą. I wolną, bardzo wolną. Dobrze wiedzieć. Dziękuję. Mówiąc wolna, mam na myśli naprawdę wolna. Katastrofa, straciłem worek. Mój worek. Dla jasności, nie chcę rozmawiać. Dobrze się składa. Nie mam nic do powiedzenia. Oklaski dla Bernarda. Usiądź, piękne wykonanie. Przedstawię się. Jestem Pepito, naczelnik wioski. Będę wam towarzyszyć wraz z urzekającą, bujną Pauline, nauczycielką zouk i merengue i Thibaut od zajęć sportowych i rekreacyjnych. Pauline przedstawi wam dodatkowe atrakcje. Uwaga, to droga sprawa i nie radzę pić kranówy. Ja po myciu zębów chorowałem 2 tygodnie. Spora cena za świeży oddech. Zapominamy o troskach i o Francji. Życzę miłego pobytu. Witamy w Princess.
Stracił pan bagaż? Jak wygląda? Jak to jak? To worek. Worek w kształcie worka. Z ważnymi rzeczami. Torbę podróżną? Nie, worek. Bez obawy, panie Sisi. Odnajdziemy go. Sis. Jean-Paul Sis. Nie razem. Jean-Paul, przerwa, Sis. Patrz, święty Mikołaju. Aha, jak papież. Nic podobnego. Zabrakło miejsca na całość. Jak Genesis bez gene. Cipolata bez cipu. Kibuc bez ki. Czyli buc. Rozumiemy się. Doskonale. Dam panu klucz do pokoju. Pokój numer... Jakiś kłopot? Wygrałem w konkursie miesiąc miodowy dla dwojga. Świetnie, paszport żony. Co się zatrzymało? Jest pan sam? Jak widać. 114, apartament dla nowożeńców z widokiem na morze i tarasem. Doskonale, dziękuję. Masz już pokój? Tak. Ja wciąż czekam. Uwzięli się na mnie? Miłego urlopu. Nawzajem. Panie Morel, można? Mamy dziś kłopot z miejscami. Przyjechał pan bez żony, a dla pana Genesisa zabrakło pokoju, więc pomyśleliśmy, że go pan przenocuje. Co? To nie kolonie. Gdzie dyrektor? Pojechał do domu, będzie jutro. Prześpię się na plaży, jestem buddystą. Dobra. Niech będzie. Proszę zostać. Ale tylko do jutra. Słowo. Dziękuję. Porządny z pana gość. Ale wielki. Kurczę. Jaki widok. Dzięki. To długo nie potrwa. Dobrze im radzę, bo zrobię aferę. Jestem spokojny, ale jak trzeba, walę. Cześć, skarbie, pewnie śpisz. Chciałem tylko powiedzieć, że szczęśliwie dotarłem i żałuję, że cię tu nie ma. Mamy cudowny taras wychodzący na plażę. Całuję cię. Mówił Bruno. Odzyskała komórkę? Nie, ma służbową. Jest pielęgniarką. W tamtej padła bateria. Mam nadzieję, że nie będzie tsunami. Jesteśmy w sekcji VIP-ów. Uwaga na koszulę. Świr? Nie, dbam o odzież. Świr. Jeszcze raz ja. Chciałem tylko powiedzieć, że o tobie myślę.
Całuję cię. Jeśli wolno, ja bym przestał wyzwaniać. Rozumiem, że ze mną nie rozmawiasz. Sytuacja jest specyficzna. Ja też się krępuję. Jestem wstydliwy. Taki charakter. Nie pogniewaj się, że będę spał odwrócony plecami. Wiesz co? Jeśli chcesz ją odzyskać, jest tylko jeden sposób. Będzie pan tak tu stał, zupełnie goły? Czuję się jak na stacji benzynowej. Dzięki za uznanie. Przestań z tym panem, czuję się nieswojo. Błagam cię, uszanuj tę sytuację i włóż majtki. Odzyskasz ją, jeśli mnie posłuchasz. Odtąd nie dajesz znaku życia, nie dzwonisz i nie odbierasz telefonów. Zero wiadomości, SMS-ów i komunikatorów. To twoja rada? Tak, kolego. Pomyślij, gdzie on jest? Co robi? Z kim? Zacznij się zastanawiać. Punkt dla ciebie. Dzięki za koszulę. Gatki wezmę jedne, przewrócę na drugą stronę. Dobra, ale jak długo? Kiedyś muszę z nią porozmawiać. Kiedyś tak. Zadzwoni. Odbierasz. Halo, jak się masz? Dobrze, chłodno, styl skandynawski. Powiesz... Słuchaj, kotku, szkoda czasu. Albo się spotkamy, albo dajmy sobie spokój. Gdyby odpowiedziała, no nie wiem, mówisz, jestem za stary na szczeniackie podchody i rozłączasz się. To tango, kolego. Znikając, utrzymujesz aurę tajemnicy. Stajesz się mitem. A jeśli dziś zadzwoni, miło, proponując zgodę, spuścić ją na drzewo? Nie, trzeba grzecznie. Tajemniczość, bracie, tajemniczość. Zobaczysz, podjara się. Tak jest. To im nie daje spokoju. Coś ty zrobił? Odłożyłem nożyczki. Nie tutaj. Usunąłem logo. Nie jestem słupem reklamowym. A rękawy? Zwariowałeś? No tak. Stary. Przefasonują mu trochę koszulę, a ten skacze pod sufit. Zaczynam rozumieć twoją panią. To prezent od niej. Mogłeś od tego zacząć. Stanowi doskonały symbol. Genialny. Ładnie tu. Przejdziemy się? Ja zostaję. Jestem skonany. Zaczynamy wakacje. Najpierw Madison. Do tyłu, stopa i obrót. Nic trudnego. Dwa razy Bora Bora. Dla ciebie? To cztery. All inclusive. Nie dbałem o nią. Jestem gnojkiem, ma rację. Przestań. Krzywdzisz się. Na pewno ma kochanka. Jasne, może nawet dwóch. Ale wiesz, u kobiet liczy się tylko pierwsza zdrada. Reszta to watowanie. Nie dasz odetchnąć. Daj dwa zombie, przystojniaku. Robi się. Współczuję tej sceny na lotnisku. Cwaniaczek pozbyć się żony przed urlopem, to jak zamknąć okno przed burzą. Ty szczęściaro. Kanadyjczycy. Sowy. W dzień się brzykają, w nocy wychodzą. Znaczy, ćpuny?
A propos Kanady, szukam drwala, który mnie ociosa. Jeszcze 4 terminatory. Podoba ci się króliczek? Nie mój typ. Za duże uszy. Dwa bolera, proszę. Szczęściarz, mnie się już nie chce pić. Szkoda, to darmocha. Ale da, jeszcze dwa. Głupio by było. Polewasz? A jak? To 8. Co robisz? Masz rację. Chrzani cię. Mogła mnie nie zostawiać. Cześć. Jak się macie? Dobrze, a ty? Skąd jesteście? Z Val de Marne. Dziewczyny z Val de Marne, cudownie. Co robicie? Pracuję w handlu, Manon studiuje. Nie, dzisiaj. Wybieramy się na beach party. To ja też pójdę. Ze straszakiem? Z kim? Z kumplem. A, straszak. Nie, to nie kumpel. Ledwo go znam. Jak się nazywasz? Bruno. Ładnie. Cruz, daj jeszcze 4 Bora Bora. A dla kumpla? To nie kumpel. Z laskami cię przegania. Nie po to tu jestem. Wszyscy tu po to jesteśmy. Niekoniecznie. Odnoszę szkło. Zrobisz 3 kamikaze? Czekam. Na razie. Masz może kuleczki rybne? Wybacz, nie jestem w nastroju. Przeze mnie? Nie. Przez moją żonę. Jakbyśmy tu leżeli we troje. We czworo. Dlaczego? Ja też myślę o swoim byłym. Robi się niezręcznie. Nie tak łatwo zmienić mężczyznę. Skórę, zapach. Jakby człowiek był wege i nagle jadł bewsztyk. Chodzi o brzuch? Nie, masz uroczy brzuszek. Gdyby nie rozwód, pewnie bym cię olała. Byłabym bardziej wymagająca. Ty na pewno też. Nie, jesteś naprawdę ładna. Dziękuję. Miło usłyszeć komplement. Idziesz? Tak. Nic nie było, ale i tak wyglądasz na zmęczonego. To cześć, Denis. Bruno. Nic nie szkodzi. Zwolniłam ci miejsce. Chociaż kolega. Nie odchodź tak. Pogadajmy. Dzień drugi. Skaczemy. Szybujemy. Chcę zobaczyć ptaki w przestworzach. Amigo, trampolina jest spoko.
Dołączysz? Tylko wciągnę jakąś koszulkę. Wziąłem twoją szczoteczkę. Medium, trochę za twarda. Lżej przyciskam. Dzień dobry. Chciałbym zmienić pokój. Jestem gotów zapłacić. To nie kwestia pieniędzy. Mamy pełnię sezonu. Do tego święta. Jest 2B, ale to 4. Mogę obejrzeć? Aha. Chcę się widzieć z dyrektorem. Mamy problem. Posiłki muszą się zmieścić w 5 euro dziennie, więc konieczny będzie recykling. Jeśli w południe jest kalafior, na kolację ma być velouté. Jeśli w południe mamy pomidory, wieczorem podajemy gazpacho. Awokado plus lunch równa się? Guacamole. Pycha. Kolejna rada. Jeśli chodzi o drinki, stawiamy na mieszanki. Klientki wiedzą. Pepito, proszę cię. Jedna część alkoholu na dwie części wody. Tak? I ostatnia sprawa. Położyć nacisk na animację. Nie chcę widzieć nudzących się Momo. Rozbawiony Momo to Momo zadowolony, a Momo zadowolony to wróci. Przypominam. Momo przybywa jako klient, a wyjeżdża jako przyjaciel. Jasne? Panie dyrektorze, Momo ze 114 do pana. Wściec się z nimi można. Dzień dobry, chciałbym spytać o mój worek. Wiadomo coś o worku pana Sisse? Sisa. Jak Genesis bez geny. Jesteśmy w kontakcie z lotniskiem. Odnieślibyśmy go panu do pokoju. A propos pokoju, jeszcze troszkę cierpliwości. Muszę z panem porozmawiać. Ja z panem też. Jest kłopot z pańskim apartamentem. Musi go pan zwolnić. I dokąd pójdę? Do 2B. Piękny pokój, przestronny. Żartuję pan, wygrałem w konkursie. Wygrał pan pobyt dla dwojga. A nie jest pana dwoje. Podobnie z resztą. Z tym? Z kolacją przy świecach, kolaską, zaczarowaną pirogą i grotą miłości. 114 jest popularna, a mam chętnych codziennie. Spłodzono w niej wiele dzieci. A do tego trzeba dwojga. Et pour les bébés, il faut être deux. Hmm? Bon. Dobrze. Morin, 2B. Mam parę. Jestem z towarzyszem. Zrozumiałem, panie Morę. Uprzedzam, wchodzę w to, ale bez całowania w usta przy ludziach. Ani w ogóle. Wolę zaznaczyć. Cześć. Czemu się za nią oglądasz? Co? Patrzyłeś na jej tyłek. To co? Mój chłopak nie gapi się na baby. Nie jestem twoim chłopakiem. Ja to wiem, ale oni nie. Flamingi, przecież to dziecko. Chodź do mnie. W porządku, mały? Zacznij na nowo żyć. Myśli jak ja. Trudno znaleźć tego właściwego. Kogo? Faceta, a kogo? Jesteś za wybredna.
Nie przekonasz, jeśli nie spróbujesz. Opalamy się? Bernard nie jest tym jedynym. Nie muszę sprawdzać. Szósty zmysł. Po co aż szósty? Pokażę nowy krok z Ameryki. Zdzwońmy się. Jestem Pepito. Co za szpaner. Żenada. Pływają tu piękne barakudy. Nie poznaliśmy się. Lili, wdowa i emerytka. Przede wszystkim wdowa. Czyli wolna. Tone! Wezwać słoneczny patrol. Na razie, przystojniaku. Mogło być gorzej. Tylko wciąż nie mam worka. Smęcisz o parę t-shirtów i kąpielówek? Mam w nim matkę. Matkę? Jej prochy w urnie. Konkretnie w karafce. Nie żyje. Jeździsz z matką w karawce? Jesteś chory na umyśle. Chciała, żebym ją zabrał w Boże Narodzenie na słońce. Straciłem ją dwa razy. W listopadzie i w Puenta Pitr. Co nosisz na szyi? Ząb rekina? To? Ząb kumpla, którego pożarł rekin. Trzonowy. Gościa, którego poznałem przy okazji dostawy do Kazachstanu. 27 godzin jazdy, step, kamienie, niedźwiedzie. Myślisz, że nie widzę, że się na nie gapisz? Przypominam ci, że masz żonę. Chodźcie, chłopaki. W środku jest cieplejsza. Na pewno. Cześć. Jean-Paul. Przyjechałem wczoraj z kumplem. Zesmrodził się. Nie, to bańka powietrza z kąpielówek. Jak nie? Złożyć skargę? Nie pierdnąłem. Pierdnąłeś? Nie. Widziałyście? Pierdnął. Spokojnie, to bąbel powietrza z kąpielówek. Do tego cudzych. Wszyscy wiedzą. Zesmrodziłeś się, nie szkodzi. Mamy jacuzzi. Jean-Paul pierdzi w wodzie. Nie pierdnąłem. Dajcie spokój. To była bańka powietrza. Przydałyby się cztery ręce. Odejmuję sobie od ust. All inclusive to dwie szklanki na dłoń. Zaklepałam ci leżak. Sprawdzona rada. Pierwszy przy bufecie, pierwszy przy leżakach. Widzisz karibu? Epatują swoim szczęściem. Nie zazdroszczę, ale to żenujące. Jak tam twoje problemy? Ci z Coco Voyage mnie wykończą. Wydzwaniam do nich o zwrot za pokój i nic. Wyciągnij się, pogadamy. Krzyż mnie boli. I myłem zęby kranówą. Nie, tak. Nie poleżę na plaży. Może popływam. Patrzysz mi na biust. Tak, jasne. Wszyscy tacy sami. Nałóż mi krem. Spiekłam się. Mam szorstkie dłonie. Luzik, chodziłam z kowalem. Dobrze, natrzyj dół nad uśmiechem Monelizy.
Na podryw, Lulu? Przestań. Już. Dziękuję. Znają cię. Bywam tu od dawna. Wolę kluby wakacyjne od domu starców. 800 euro tygodniowo, wszystko w cenie. Polecam. Nie jestem jeszcze emerytem. Już niedługo, dziadku. Mówię ci, taniej i weselej. A jak tu kojfniesz, opłacą ci pogrzeb. Klasa, nie? Odbiją sobie na bilecie powrotnym. Odczytała wiadomości na WhatsApp. Są niebieskie. A widzisz? Nie odpuszczamy. Ale nie odpowiada. Nie bój się, w Paryżu ktoś główkuje. Znam skuteczny sposób. Bukiet kwiatów. Nie ma za co. Życzę miłego wieczoru. Gdyby chcieli państwo wina, doradzę. Co mamy? Jest gdzieś między Puerto Rico a Playa del Carmen. A zawsze bała się podróży i nie zna hiszpańskiego. Chcą nam coś zasugerować? Widzę dwie rakiety gotowe do startu. Jeszcze dwie i byłby fort. A może to fiuty? Jedzmy, moja ty brudko. Co ty robisz? Jeśli chcesz się budzić w 114, radzę nie oponować. Dyrektor podgląda z zapalny. Nie odwracamy się. Przestań. Nie ma wyjścia. Spok. Albo to, albo 2B. Co robimy? Całujemy się. Nie. Wykluczone. Dla 114, Bruno. Miłego wieczoru, panowie. Miłego. Animator ma fajnie. Fakt, to wyjątkowe życie. Dajesz szczęście innym. A laski? Krępuje się o tym mówić. Jesteś Włoszką? Co rozumiesz przez udany sezon? Nie wiem. 47? 8? No, no. Może 49? Dziwka. Ty nie masz nikogo? Bywałem o krok. Raz nawet o włos. Boże, jak ja byłem zakochany. Do szaleństwa. W Geraldine. Nie, Jocelyn. Kończyła się na in. Nie wyszło. Gdzie pracujesz? Jestem kierowcą. Na długie trasy. Paryż, Stambuł. Fajnie. Nie zawsze. Dwa miesiące temu wjechałem tirem w wielbłąda. Przejeżdżałem o zmierzchu przez opustoszałą wioskę i facet na motorowerze dał mi długimi po oczach. Ominąłem dzieciaka. Ale zabiłem wielbłąda. W Turcji są wielbłądy? Ten był ostatni. Tęsknię za bufetem. Wolę kuleczki rybne od langusty. Kwestia psychiki. Idziemy? Nie, zostanę. Bez urazy, ale nie ty powinieneś tu siedzieć.
Jest takie tureckie przysłowie: jeśli przestajesz w siebie wierzyć... Dalej nie pamiętam. Co masz na drugiej ręce? Kebab z pomidorami i cebulą. Z sosem samuraj. Przyjemnego wieczoru. Nie dzwoń do niej. Widziałeś Jean-Paula? Kogo? Co się stało? Mam dość bycia jedną z tych, których się nie zauważa. Rozumiem. Jesteś smutna i cytujesz Benabara. Z pisem w kontaktach Sonia Guadalupe 2019. Pogadamy u mnie? Będzie ciszej. Przepraszam, ulało mi się. Chodź. Fajnie spotkać kogoś porządnego. Hej! Bruno! Można na słówko? Tak. Długo jesteście razem? Tak. Jest pan go pewny? Czasem odfruwa, lecz zawsze wraca do klatki. Do klatki? Można na ty? Tak. Ty. Mam nadzieję, że twój worek trafi w moje ręce. Przyrzekam wręczyć ci go osobiście, że się tak wyrażę. Dziękuję. Jean-Paul? Z Bogiem. Mogę cię prosić o coś szczególnego? Zależy. Co przez to rozumiesz? Co byś zrobiła na moim miejscu? Zadzwoniłabyś do niej? Co? Nie wierzę. Ściągnąłeś mnie tutaj, żeby mówić o żonie? Chory jesteś? Nie znasz jej. Jest wyjątkowa. Cera, dowcip, delikatność, długie włosy, inteligencja. Nie ma wad. Wybacz, że jestem romantykiem. Nie masz mi chyba za złe. Za złe? Kretynowi? Kretynka. Nic nie szkodzi. Dzień trzeci. Zrozumieć żonę w 10 lekcjach. I co? www.młodzi.com, zakładka Jean-Paul 2.0? Ufarbowałeś się? Nie. Kosmetyczka mojej żony? Tak. Jej perfumy. I gumka do włosów. Jak ty wyglądasz? Jak Julien Doré. Proszę. Pański worek. Dziękuję, Jocelyn. Udanego dnia. Nareszcie na słońcu, mamusiu. Mama, Bruno. Bruno, mama, przerażasz mnie. Przywitaj się, może cię słyszeć. Dzień dobry, pani.
Dzień dobry, panie Bruno. Co robisz? Jestem brzuchomówcą. Jasne. Jeden wielki karnawał. Dziś wielka frajda. W Basse-Terre będziemy podziwiać cztery główne atrakcje wyspy. Przeżyjecie też niezapomniane spotkanie. Więcej nie powiem. Zatem witamy na Guadeloupe. Zabrzmi głupio, ale zmieniłem zdjęcie Palomy w telefonie na tapetkę z palmą. Nie ma w tym nic głupiego. Strumyczek rodzi górę. Odejście partnerki to szansa. Okazja to namysł. Trochę ci zazdroszczę. Wkraczamy do królestwa szamana. Nazywa się Jean Désiré de Varier i jest kuzynem legendarnego lidera grupy Kassav. Jesteśmy jak barany. Robimy wszyscy to samo. Jak stado owiec. Trzeba zagnać twoją żonę z powrotem. A ty jesteś pasterzem. Co jeszcze wymyślisz? Co robicie? Zerwaliśmy troszkę zieleni. Nie znamy się jeszcze. Serge, a to moja Genevieve. Myśleliśmy, żeby was zaprosić na wieczór na dymka. Zgrzejemy się. Pomyślimy. Fajnie. Francuzi umieją się bawić. Widzę kobietę w pewnym wieku, która odmieni twoje życie. W pewnym, czyli jakim? Widzę kobietę dojrzałą, doświadczoną. Dojrzałą? Moją matkę. Nie, kogoś innego. Z dojrzałymi poglądami. A, z poglądami. Tak, lepiej. A fizycznie? Dojrzała. Bardzo. Bardzo, ale to bardzo. Dojrzała? Nie sądzę. Znajdziesz wdowę, która ukoi twe cierpienia i poprowadzi cię za rękę ku ostatniemu trymestrowi życia. Nie wiem, co palisz, ale na pewno dobrze robi na włosy. Jak się macie? Dziś wieczór sobowtórów. Będzie szał. Zawołajmy najbardziej szalonego spośród nas. Pana Pepito. Za kogo się przebrałeś? Nie odpowiedziałeś, Donaldzie. O której uderzysz na Koreę Północną? Nie zostanę, nie daję rady. To nie są wakacje. Dzwoniłeś do niej? I po co? Miała być cisza w eterze. Nie odebrała. Rozumiem, jesteś zmęczony. Co? Zmęczony. I trudny w pożyciu. Coś ci powiem, mistrzu grzebienia. Rzuciła cię nie bez powodu. Myśl, po co tu jesteś? Myśl, aż wymyślisz. Zamknij się. Co, źle mówię? Mam dość twoich rad. Spójrz na siebie.
Nie udawaj chłopca. Jesteś starsza. Tak cię nazywają. Powiem tak, żebyś pojął. Potrzebuję powietrza, żeby wymyślić, jak odzyskać ukochaną żonę. Odtąd 114 to mój pokój. Jasne? Wynocha. Dobrze. Mam to gdzieś. Śpię, gdzie zechcę. Na Stade de France, jeśli mi przyjdzie ochota. Rock and roll! Elles sont sexy, elles sont pleines de charme, elles viennent de Besançon, elles adorent Beyoncé, c'est les Beyoncé! Ok, 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 je dis pas, tu dis c'est, ça fait pas, pas. Cześć, Johnny. To ja, królowa Elżbieta. Nie tańczysz z nami? Na pewno dobrze wywijasz. Masz dłonie tancerza. Nie, dzięki. Nie zabrałem baletek. Jesteś piękny. A ty jak mnie znajdujesz? Jak? Szukając. A teraz mnie szukasz? Jestem stary? Skąd? Nie młodzieniaszek, ale wciąż na fali. Pewnie. Pocałuj królową młodzieńczą. Wakacje bez całusa nad wodą to nie wakacje. Zamknij oczy i odejmij mi 10 lat. Jak wyglądam o 10 lat młodsza? Odjąłem ci 20, łajdak. Dojrzała. Bardzo, ale to bardzo. Wiesz co? Szaman miał rację. O co chodzi? Oczy ci płoną. Geniusz! Milcz i rozpal mój ogień, Johnny. Jestem wykończona. Dobra, idę. Lubię spać w porządnym łóżku. Już? Nie wykorzystasz księżyca? Jestem zmęczona. Ale szczęśliwa. Nie opowiadajmy innym, że się kochaliśmy. Chrońmy swoje szczęście. Wiadomo, co w princes, zostaje w princes. W porządku? Tak. Nie połamałaś się? Spoko. To tytan. Proszę, oddajcie to panu Sis. Nie wróci dziś do pokoju. Donaldzie! Przespałam się z twoim kumplem. Niby niepozorny, ale był szał. To dynamit. Tylko sza. Dzień czwarty. Czym mogę panu służyć? Chciałbym odzyskać pokój. Co się dzieje? A to, że nie chcę spędzić urlopu na plaży. Widzę, żeście się pokłócili. Będę szczery. Mam haciendę. 2 kilometry stąd. Z końmi, poidłem i pięknymi zachodami słońca. Drzwi będą otwarte na oścież. Też będę szczery. Nie gustuję w haciendach, bykach i kasztanietach. Jestem tirowcem.
Cóż to szkodzi? Za to mój przyjaciel jest bardzo otwarty, do prawdy? Podpowiem jeszcze, że uwielbia konie. A ja odzyskałbym 114. Rozumiemy się? Dzień dobry. Nie przeszkadzam, kowboju? Panie Laurent. Lulu pośliznęła się na kiwi w restauracji. Po co ja tutaj? Lulu prosiła, żeby pan trzymał ją za rękę w jej ostatnich chwilach. Zaraz przyjedzie ksiądz. Podałem insulinę, powinna poczuć się lepiej. Dzięki, doktorze. Nie jestem lekarzem, wydaję rowery wodne. Na jedno wychodzi. Cóż, panowie, miłego dnia. O pierwszej mam dostawę bananów. Banan zastąpi wszystko. Banan poprawi ci humor. Słuchajcie, dość tych głupich kłótni. Jest 30 stopni, 29 w wodzie. Nie podkręcajcie termostatu. Znacie się za krótko na takie dąsy. Zaczekajcie z urazami. Zróbcie mi przyjemność. Uściśnijcie sobie ręce, pocałujcie się, róbcie co chcecie. Mam za kwadrans zumbę. Dlaczego nie odbierasz? Jesteś pewny? Straszak, tak? Proszę. Trzeba uważać. Nie jest pan już młodzieniaszkiem. W tym wieku należy zwolnić tempo. I nie pić wody z kranu.
Co ci się stało? Podobno się posrałem, między innymi. Co powiedzieli? Że umrę. Ale nie wiedzą kiedy. Dokończysz tu urlop? Możliwe. Muszę kupić magnesy dla szefowej. Szefowej? Tak, jakby. Tędy. Yo, Marino! Tu chyba nie mają magnesów. Gorąco. Pośpieszmy się. To narkomani, naćpani krakiem. Skończ z tymi francuskimi stereotypami. Są młodzi, korzystają z życia. Widać, że nie byłeś młody. Idą za nami. Nigdy nie okazuj strachu. W nogi, to świry. Turyści, urlopowicze. Co? Opróżnić kieszenie. Nie chcemy rozruby. Powiedz, niech schowa nóż. Nie ma sprawy? Proszę. Pyta o PIN. Powiedz im, że to elektron. Szybko. Uwaga, to elektron, specjalna karta z ograniczonym limitem. Jak to będzie po kreolsku? Podaj PIN. 0 0 0 0. Zero. Pilnuj ich, zaraz wracam. Oby coś wypłacił, mam mało na koncie. Ile? 37 euro. Co tu robisz, Karibu? Przyszedłem kupić jakiś towar i przyłapali mnie w trakcie transakcji. Co to za karta? Uprzedzałem, dostajesz taką, jak bank cię nie lubi. Pokaż zęby. Słucham? Pokaż zęby. Zęby. Nie, błagam. Weź to. Nie, daj spokój. Weź moją bransoletkę. Dla ciebie, bracie. Czysty seks. Ogniste spojrzenie.
Skąd znasz kreolski? Pracuję ze szpitalem. Mam znajomych noszowych z Antyli. W szpitalu? Ze szpitalem. Zaopatruję stołówki. W te kompoty? Między innymi. I pire? Tak. I torebeczki z musztardą, których nie sposób otworzyć? Z cukrem też? Też. Nie myślałeś, żeby zrobić krok dalej? Jaki krok? Nie wiem, operować, odbierać porody, jak to w szpitalu. Awansować? Nie. Nie jestem lekarzem, więc nie operuję. Zupełnie bez ambicji. Nie chowaj butelki. Czekam zawsze z nadzieją na nowych Momo i za każdym razem... A zegar tyka. Dlaczego nazywasz ich Momo? Miałem przyjaciela Morisa. On wprowadził mnie w świat All In na Korfu. Nazywam ich tak na jego cześć. Z sympatii. Zdrowie, Momo. Czy myśmy się już nie spotkali? W innym ośrodku? Nie. Możliwe. I my z pewnością. Nie wiem, co powiedzieć. Podziękuj. Uwaga na fryzurę. Dzień piąty. Ej, Karibu! Kończycie ten Cirque du Soleil? Mamy tego dość. Bruno? Miałeś nie dzwonić. Słuchałem tylko jej głosu. Z ukrytego numeru. Nie mogę się powstrzymać. I już. Załatwione raz na zawsze. Coś ty zrobił. Ty wariacie, mam tam wszystkie kontakty. Komórki mają tryb samolotowy, nie okrętowy. A bez bikini nie wolno. Zdechł. Nigdzie nie zadzwonię. Uspokój się. Na siwe nie szalej. Włóż ją do ryżu, wyschnie. Do tajskiego. Stul pysk. Rozniosę cię. Co takiego powiedziałem? Wspomniałem tylko o ryżu. Taksówka podjedzie za 5 minut. Wystraszyłeś mnie. Zjeżdżaj, bo ci przyłożę. Dobrze. Przepraszam. Powiedz Palomie, żeby dzwoniła do mnie, póki twój telefon nie wyschnie. Mam tu darmowe. Jadę na lotnisko, mam cię dość. Zaślepił cię gniew. Nie zaczekasz do końca? Chcesz dopłacać? Koniec z tobą i tym głupim klubem. Jak wolisz. Ale muszę ci coś powiedzieć. Jestem twoim ojcem. Wiem, szok.
Ile masz lat? Ty powiedz pierwszy. Nie, ty. Ile masz lat? Najpierw ty. Nie wstydź się. Nie wstydzę się. Nie możesz być moim ojcem. Miałem 14 lat. Ja mam 38. Zgadza się. Mam 47. 52. 51? 52. Niech będzie. Ty głupi mitomanie. Dobra, nie jestem twoim ojcem. Nie mam dzieci. Zresztą, kto by chciał nim być? Spójrz na siebie. Myślisz, że ją kochasz, bo tęsknisz, ale kochasz ją, bo jej tu nie ma. Spróbuj kochać ludzi, kiedy są przy tobie. Bo skończysz samotnie jako stary dureń. Głupców jest mrowie. To nie tureckie przysłowie. Nie byłem w Turcji. Zaopatruję zieleniaki w Levallois Perret. Widzisz? Wydawałem ci się znajomy, prawda? Żeby kogoś poznać, trzeba się przy nim na chwilę zatrzymać. Udanego lotu, kolego. Co włożysz jutro na Sylwestra? All inclusive, więc niebo jest błękitne, a trawa zielona. Kończę, idę na plażę. Manon, pogadamy? Z góry odmawiam. Chodzi o Brunona, o jego żonę. Cześć, skarbie, to ja. Pewnie się zastanawiasz, co robię i z kim. Wiem, nie odzywałem się. Ta rozłąka zbliża mnie do ciebie. Nie mam ci za złe tego, co zrobiłaś raz, dwa czy trzy. To watowanie. Palomo, jesteśmy oboje jak głos. Nie znamy się. Głupio by było, gdybyśmy poszli każde w swoją stronę. I jeszcze jedno. Kocham cię. Dzień szósty. Rozmawiałeś z nią? Nagrałem się. Podałem twój numer. Dziękuję. Jeszcze nie widziała morza. Co za woda. To tak. Tak. Piękne zwieńczenie tego tygodnia. Facet zapewnia, że nawet Marley bał się tego zioła. Reggae. Nie, kosmos. Zlecimy do nieba. Dalej niż NASA. Rany jarają mamusie. Tak sobie myślałem. Wiesz, kim jesteś? Aniołem miłości. Paloma zadzwoni. Czuję to. Kurczę. Mamo! Zostaw. Może to i lepiej. Będzie tu szczęśliwsza. Czołem, królowo Karaibów.
Co robisz? Tylko ona miała mój numer. A Paloma? Nie jestem za przystojny? Szacun, bracie. Jeszcze tylko żel na włosy. Co to? Prezerwatywy. Same opakowania. Nie poleciałbyś, gdybym tego nie zrobił. I ona by nie wróciła. A wróciła? Jeszcze nie. Ale gdybyś został, nie pojechałaby do domu. Zostałbyś w nim sam. I co? Zadzwoniłbyś do przyjaciela, żeby zalać pałę, poużalać się nad sobą. Masz szczęście, bo nie jestem twoim przyjacielem. I powiem ci, że najważniejsze to nie odzyskać ją, tylko odnaleźć siebie. Myślałem, że mnie uderzysz. Miałem zamiar. Jest za co. Jesteś... Bip? Wypikałem obelgę. Inaczej sobie wyobrażałem anioła miłości. Jak? Jako mniej owłosionego. Przyjaciele, wieczór w bieli osiąga apogeum. Szczęśliwego Nowego Roku! Wszystkiego najlepszego! Zespół Princess życzy Państwu cudownego Nowego Roku! Niech żyje Rum, życie i Gwadelupa! Mam Wam do powiedzenia coś bardzo ważnego. To szczególny wieczór, gdyż dziś opuszcza nas ktoś, kogo bardzo lubimy. Wielki dżentelmen. Owacje dla pana Pepito. Odchodzi do innego ośrodka, perły naszego konsorcjum, do Banana Princess na Kanarach. Pepito, jeszcze się spotkamy. Świat jest wielki, kochamy cię. Dziękuję, panie Laurent. Dzięki, princes. Ja też was kocham. Jest pan dla mnie jak ojciec. Bawimy się dalej. Dobrego roku. Wzajemnie, Karibu. I zdrowia. Od Karibu. Pamiątka z Quebecu. A gdzie Genevieve? W pokoju nie ma jej, ani jej rzeczy. Myślę, że wróciła do męża. Ale nie będziemy się smucić. W najgorszym razie wrócę do żony. Miłego końca urlopu. Szczęśliwego Nowego Roku, stary. Wzajemnie. Mocna ta twoja mama. Musiałbyś ją znać u szczytu formy. Kurde, wstał. Z basmati zyskujesz pół doby.
Teraz możesz odebrać. Robimy dym. Chcę, żeby was usłyszano w Beauvais. W mieście, w którym stawiałem pierwsze kroki i gdzie poznałem słodką Valérie. Ale to nie temat na dziś. Dzień siódmy. O, ma Lulu. Lulu, miło zobaczyć kogoś lubianego. Dokąd teraz? Do Chorwacji. 395 euro, all in, 21 stopni. Nie lato, ale... Dobre na prezent? Zależy dla kogo. Dla mnie, a dla kogo? Jak leci? Rozmawiałem z Palomą. W Paryżu 2 centymetry śniegu. Klęska, wszystko się sypie. Nawet pociągi się nie spóźniają. Jak? Żałujesz wyjazdu? Bułgarskie przysłowie mówi... By docenić swoją zależność, pokosztuj smaku niezależności. Byłeś w Bułgarii? Wkurzasz mnie. Zobaczę, czy mają magnesy. Coś dla ciebie? Nie. Jean-Paul? Zostaniesz dziadkiem. Słucham? Zrobię Palomie dziecko. Chodź, jedziemy. Zarezerwowałem hotelik w Normandii. Co się stało? Kocham cię. No proszę. Idziemy? Dobrze ci zrobił ten wypad. Cholera. Co? Kluczyki. Przed chwilą miałam. No nie. Nie wierzę. Jak to nie lecisz? Czekam na lotnisku. Planujemy to od miesięcy. Wystawisz mnie do wiatru? Jeśli tak... Z nami koniec. Nie, nie koniec, żartowałem. Boli, co? Wróci. One zawsze wracają. Jakie one? Jak się nazywa? Benoît. Benoît.
Ten wariant też znam. Angelo. Angelo Merkel. Miło mi. Widzisz tablicę? Jeśli odwołają lot do Rio. Dzień pierwszy. Reżyseria. Scenariusz. Zdjęcia. It's all inclusive, every drink is for free, and it's good. It's all inclusive, every girl is for me, God is good. Don't get exclusive, every story means free, every dude. You better use it, everything is for free. Muzyka. Wersja polska Canal Plus. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Jarek Łukomski. C'est la somme.